kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na kolejnego vloga. Znowu jesteśmy trochę w rozjazdach, korzystamy z wakacji i aktualnie przebywamy u moich rodziców, ponieważ Julcia niedługo ma urodzinki i tak jak w tamtym roku, wyprawiamy je tutaj na ogrodzie. Zaraz Wam pokażę, co udało mi się kupić, jeżeli chodzi o ozdoby. Jak już Wam kiedyś wspominałam, Julka uwielbia koty, dlatego też postanowiłam, że w tym roku będzie miała imprezę właśnie z tym motywem. No i jak widzicie, mamy tutaj talerzyki z kotkami, kubeczki, idealnie pasują do siebie. Tutaj jest taka girlanda z kotami oraz taka zwykła świeczka dwójka. I mamy również balon dwójkę. Tutaj jest też kilka innych balonów, które myślę, że będą ładnie wyglądać, kiedy się już je nadmucha i przyozdobi ogród. Powiem Wam szczerze, że wczoraj miałam nagrywać tego vloga, bo byliśmy w zoo w Zamościu, natomiast miałam niewystarczająco materiału i stwierdziłam, że po prostu dodam te rzeczy z wczoraj dziś i teraz możecie zobaczyć, jak wyglądała nasza wyprawa do zoo. Przyszłam tutaj do pokoju mojej siostry, żeby pokazać Wam zamówienie z Bonprix. Niedawno do mnie przyszło, ale też nie miałam jeszcze okazji Wam tego wszystkiego pokazać. Jest kilka rzeczy dla mnie, kilka rzeczy dla dzieciaków, więc zobaczcie. Po pierwsze kostium kąpielowy w paseczki, ale ma czarny dół. Na tym mi bardzo zależało. To, co jest w nim jeszcze bardzo fajnego, to tył. Zobaczcie, tak się prezentuje, czyli jest wycięty, ale nie za bardzo. Ma też grubsze szelki, co ja bardzo lubię w strojach kąpielowych. No i oczywiście usztywnienie na biust. Ja wzięłam sobie rozmiar L, jest na mnie dobry. Kolejne dwie rzeczy to sukienki, więc myślę, że najlepiej będzie, jeżeli pokażę je na sobie. Tak wygląda pierwsza sukienka. Ma ona taki delikatny dół, natomiast jak widzicie u góry jest taki ażurkowy, właśnie haftowany materiał. Bardzo lubię też ten kolor, więc dobrze się w nim czuję. Dajcie koniecznie znać, co myślicie i czy mi pasuje. Druga sukienka wygląda tak. Powiem Wam, że jest mega przewiewna, więc jeżeli wybieracie się na wakacje, to tego typu sukienki są jak najbardziej wskazane. Mamy tutaj falbaneczki, dzięki czemu sukienka robi się dziewczęca. Wzór również jest ładny, takie delikatne kwiatuszki. Ja lubię takie jasne kolory, mówiłam Wam o tym ostatnio. Tylko nie wiem, czy ta długość jest dla mnie odpowiednia, czy nie. Skraca mi nóg, dajcie mi znać. Może powinnam ją delikatnie skrócić. A jeżeli chodzi o rzeczy dla dzieciaków, to wzięłam im po prostu piżamki, akurat potrzebowaliśmy, bo już mi ze wszystkiego wyrastają. Dla Jasia mam już rozmiar 80x86, a dla Julci 92x98, więc mają takie same. Kiedyś już Jaś miał te piżamki i nam się super sprawdziły, mega fajnie się piorą, nie niszczą się tak szybko, jak niektóre, na przykład wiecie, z Sinseya się bardzo szybko nam niszczą, więc uważam, że warto zainwestować w coś takiego troszkę lepszego i to, co jest w nich właśnie bardzo fajnego, to to, że nie mają stópek, więc jeżeli nawet piżamka jest jeszcze minimalnie za mała, to mogą mieć po prostu krótsze nogawki,
Można założyć zawsze skarpetki, kiedy jest chłodniej. Także wszystkie linki macie na dole i naprawdę polecam te piżamki. Jedziemy na małe zakupy. Właśnie wróciliśmy z zakupów. Nie ma tego dużo, ponieważ wiele rzeczy nie potrzebuję, natomiast są bardzo fajne i mega mi się podobają. W Sinsayu jest minus 30% na wyprzedaż, więc naprawdę grosze zapłaciłam za te wszystkie rzeczy, chyba 14 zł. Tu mamy dwupak body dla Julci i dla Jasia. Wziąłem rozmiar 92 i 80, tak to wygląda. I do urodzin udało mi się znaleźć jeszcze taką girlandę oraz frędzelki. Jadąc do galerii, miałam zamiar właśnie wstąpić do Pepco i kupiłam dla Jasia takie bordowe dresiki, bardzo jesienne. Spodobały mi się tutaj te wykończenia po boku. Dla Juleczki mam takie getry, też mi się bardzo podobają. I słuchajcie, dla Julci brałam już rozmiar 98, bo właśnie ta kurteczka wydawała mi się dosyć mała i faktycznie jest teraz idealna, więc myślę, że na jesień nam jak najbardziej posłuży. Kochani, nie odzywałam się do Was chwilę, ale byliśmy u mojej babci, czyli u prababci dzieciaków. No i właśnie wracamy, jesteśmy jeszcze pod sklepem, Kuba robi jakieś małe zakupy, a ja zostałam właśnie w samochodzie, ponieważ dzieciaczki usnęły. A jeżeli chodzi o tego vloga, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia.